Cześć, witam w kolejnych spoilerach hakera. Zapraszam do zrobienia zadania z systemu Polski Spoj. W tym systemie, w sekcji Łatwe, znajdziemy zadanie Czy umiesz potęgować? Spróbujmy przeanalizować to zadanie. Dla dwóch liczb naturalnych A i B wyznaczyć ostatnią cyfrę liczby A do potęgi B. Zadanie wygląda prosto. Mamy podnieść dwie liczby do potęgi, określić ostatnią cyfrę. Pozornie proste, ale czytamy dalej. Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia podstawę A oraz wykładnik B. Wyznaczy ostatnią cyfrę liczby A do B i wypisze wynik na standardowe wyjście. Na razie jeszcze ciągle proste. Czytamy dalej. Wejście. W pierwszej linii znajduje się jedna liczba całkowita D w zakresie od 1 do 10, oznaczająca liczbę przypadków do rozważenia. Aha, czyli będziemy musieli rozważyć więcej niż jeden przypadek, no ale powiedzmy, że każdy z tych przypadków będzie identyczny, więc nie powinno to sprawić problemu. Opis każdego przypadku podany jest w jednym wierszu zawierającym dwie liczby naturalne A i B, oddzielone pojedynczym odstępem, spacją, takie, że A i B są w przedziale od 1 do miliard. I tu się zaczyna problem. Dlatego, że potęgi bardzo szybko rosną. Czyli my w naszym zadaniu nie możemy podnieść sobie A do potęgi B, no i po prostu z wyniku pobrać ostatnią cyfrę. Spróbuję to przedstawić przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. No powiedzmy, że tu mamy wykładnik. Powiedzmy do zerowej potęgi pierwszej. Na razie tyle wykładników, idzie tam jeszcze do miliarda, ale na razie tyle. No i powiedzmy, że tu będę miał kolejne podstawy, czyli 0, 1, 2, 3 i tak dalej. No i teraz wykonam potęgowanie. Oczywiście adresy bezwzględne, ponieważ będę chciał to powielić. Jak widać, no, wyniki są już dosyć masakryczne. Tak? No, w pierwszej części jeszcze ok, ale już 11 do potęgi 6 to już jest bardzo duża liczba, a co dopiero następne, które wręcz w zapisie inżynierskim są wykonywane. Gdybym chciał pociągnąć ten temat jeszcze dalej, jeszcze są wyniki, ale mamy już, proszę spojrzeć, w zapisie inżynierskim razy 10 do 256 potęgi. Czyli 256 zer. Arkusz jeszcze sobie z tym radzi, a doszliśmy dopiero do potęgi 200-300. Już w tym momencie pojawił się błąd. Czyli nawet takie wartości jak 10-11 do potęgi 300 ponad przerastają już możliwości arkusza kalkulacyjnego. A co dopiero naszego programu w języku C++, no, gdzie zakres zmienny jest odpowiednio niski. Nie możemy w związku z tym podnosić tego do potęgi. Nie jest możliwe wykonanie podniesienia miliard do potęgi miliard i następnie sprawdzenia ostatniej cyfry. Musimy poszukać jakiejś zależności. No i tutaj pomoże nam arkusz, ponieważ znowu zacznę się przypatrywać tym wynikom, które tutaj wyszły. No i jeszcze rozszerzę to o kolejne wartości. I przypatrzmy się, co tu się dzieje. Otóż można zauważyć, że dla liczb powtarzających się potem powyżej 10, końcówki wyników są takie same jak dla liczb od 0 do 9, czy cyfr w zasadzie od 0 do 9. Czyli popatrzmy, dla podstawy 0, no wszędzie wynik będzie miał ostatnią cyfrę 0, no za wyjątkiem pierwszej linijki, gdzie cokolwiek do zerowej potęgi daje zawsze 1. No więc ta pierwsza linijka jest taką linijką trochę zdegenerowaną, trochę nietypową. Ale uwaga, wykładnik 0 nam nie jest w ogóle potrzebny, ponieważ w zadaniu jest powiedziane, że liczby, czyli i zarówno podstawa, jak i potęga, są od 1 do miliarda.
Czyli ta linijka z zerem jest w zasadzie nam zupełnie w tym momencie nieprzydatna. Ale zostawiam ją, dlatego żeby zauważyć właśnie pewną regularność troszeczkę później. Także przyjrzyjmy się od jedynki. Dla wartości 1 mamy zawsze 1, czyli ostatnia cyfra również jest 1. I przypatrzmy się 11. Dokładnie to samo. Ostatnia cyfra zawsze będzie 1. No co prawda nie widzimy tego już tak daleko, ponieważ ten zapis inżynierski troszkę utrudnia sytuację, ale gdybyśmy to poszerzyli, arkusz nam to troszeczkę rozwinie, widać, że te jedynki są tutaj w nieskończoność. Czyli wniosek jest taki, że dla jedynki ostatniej cyfry 1 w podstawie, nieważne jaka potęga, zawsze ostatnia cyfra wyniku będzie 1. Już mamy jeden z warunków. Przeanalizujemy teraz cyfrę 2. Dla dwójki mamy ostatnia cyfra, no tutaj ten zdegenerowany przypadek do potęgi zerowej, ale później 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Zrobię sobie notatki, czyli dla ostatniej cyfry podstawy 0, jeszcze nie przyjrzeliśmy się 0, 1, zawsze 1, 2, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, czyli 2, 4, 8, 6. Dla trójki, trójka, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. No i można to samo sprawdzić, czy dla trzynastki również jest 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. Dla czwórki, dla czwóreczki, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6. No i dla czternastki 4, 6, 4, 6, 4, 6. Okej, dla piątki 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Czyli dla piątki jest prosto, same piąteczki. Dla szóstki 6, 6, 6, 6, 6, 6, no za wyjątkiem pierwszej linijki, którą się zajmiemy później. Dla siódemki 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1. Dla ósemki 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, i tu byłoby 6, tylko się nie mieści zapis, 8, 4, 2, 6. 9, 1, 9, 1, 9, 1. No i 0. Dla 0 jest, pomijając pierwszy przypadek, zawsze końcóweczka 0. Ok, w ten sposób przeanalizowałem sobie już całość, wszystkie ostatnie cyfry. Wiem już, że muszę wziąć do potęgowania, muszę wziąć ostatnią cyfrę i ona się liczy z podstawy. Nieważne jakiej, prawda, jest podstawa, ważne jaka jest ostatnia cyfra i ta ostatnia cyfra ma wpływ na ostatnią cyfrę wyniku potęgowania. Natomiast co teraz z określeniem jakiejś wspólnej tutaj zależności? Dla uproszczenia przypadku sprowadzę sobie to wszystko do czterech różnych kawałeczków. Czyli jeżeli zawsze 0, to 4 zera. Jeżeli zawsze jedynka, to 1, 1, 1, 1. No tu mam 4 przypadki dla dwójki, 4 przypadki dla trójki, 4, 6, zawsze 5, czyli 5, 5, 5. 5.
Zawsze szóstka, czyli 6, 6, 6, 6 i tu 9, 1. Tylko jest jeden jeszcze problem, jak określić, która z tych wartości będzie brana pod uwagę. Ponieważ one w cyklu co 4 się powtarzają, spróbujmy wyliczyć teraz resztę z dzielenia tego wykładnika przez 4. Czyli dołożę osobną kolumnę. Czyli tu jest równa się modulo to przez 4. OK. I ponieważ powtarza się co 4, to będę brał pod uwagę resztę z dzielenia z 4. No to tak, dwójeczka jest dla reszty z dzielenia 1. Dwójeczka jest dla reszty z dzielenia 1. Dwójeczka jest dla reszty z dzielenia 1. Czyli wtedy, kiedy reszta z dzielenia mojego wykładnika przez 4 wynosi 1, to jest to dwójeczka. No, zajrzyjmy do naszych notatek. Dwójeczka jest dla reszty z dzielenia 1 na pierwszej pozycji. Dla reszty z dzielenia 2 mam 4, dla reszty z dzielenia 3 mam 8. Czy to się zgadza? 2, 4, 3, 8. No i wszystko fajnie, dla reszty z dzielenia 0 mam końcóweczkę 6. W związku z tym, żeby to wykorzystać w języku programowania, troszkę sobie zmienię ten zapis, ponieważ tak, dla reszty z dzielenia 1 mam 2, a dla reszty z dzielenia 0 mam 6. Żeby mi się to ładnie tablicowało, no to sobie przesunę szóstkę tutaj, czyli dla zerowej pozycji mam 6 i tak samo tutaj. I tak samo 1. I tak samo tu 6, 8, 4, 2. Teraz jeszcze muszę zamienić tam, gdzie było w parach, bo tego nie zamieniłem, tak? Czyli zamiast 4, 6 będzie 6, 4, 6, 4. I tu będzie 1, 9, 1, 9. OK. W ten sposób z języka naturalnego, gdzie reszta z dzielenia przez 0 była jaka ostatnia, przerobiłem to na coś, co będzie pasowało mi do zapisu w języku C++, ponieważ w tym momencie dla tablicy numer 0 mam takie wyniki, dla tablicy numer 1 mam takie, dla tablicy numer 2 i numer 3 mam takie. No, już wiem wszystko, co jest mi potrzebne do obliczenia tego zadania. No to przystąpmy do kodowania w języku C++. Na początek skopiuję sobie tą tablicę, bo będę ją wykorzystywał w programowaniu. I przejdę do CodeBlocksa i utworzę nowy projekt. Project, OK, aplikacja konsolowa, Go, Next, Next. I zapiszmy ten projekt na przykład w dokumentach. OK. I nazwijmy go Next Finish. I tak, skopiowałem sobie tablicę końcówek. W zasadzie jest to tablica dwuwymiarowa, dlatego teraz przygotuję dziesięć na cztery tablice. OK. Udało mi się stablicować wartości końcówek. Teraz muszę wczytać zgodnie z zadaniem ze standardowego wejścia. Na razie będę rozważał jeden przypadek, potem go przerobię na wiele przypadków. Ze standardowego wejścia informacje o tym, jaka jest podstawa i jaki jest wykładnik. Czyli potrzebuję zmienną podstawa i zmienną wykładnik. OK, zmienne mam wczytane. No i teraz tak,
Moją końcówką i teraz tak, moją końcówką jest zawartość tablicy o odpowiednim indeksie. Po pierwsze, tablica jest dwuwymiarowa, 10 na 4, czyli najpierw, który z 10 przypadków, która z 10 czwórek, czyli która tak naprawdę ostatnia cyfra podstawy. A co to znaczy ostatnia cyfra podstawy? No to jest reszta z dzielenia przez 10. Czyli mamy podstawa i reszta z dzielenia modulo 10. I to jest ostatnia cyfra podstawy. I który z tych przypadków? No w zależności od tego, który schemat z mojego wykładnika. To, co już w arkuszu liczyliśmy, czyli wykładnik modulo 4. No i spróbujmy, czy to działa. O, Hello World mogę wywalić, bo Hello World tu jest niepotrzebne. Uruchamiam. No i program czeka na dwie liczby. Na przykład 2 do potęgi 18. Ostatnia cyfra jest 4. Sprawdźmy, czy to się zgadza. 2 do potęgi 18, ostatnia cyfra 4. To spróbujmy na przykład 6 do potęgi jest 6. No dla 6 zawsze jest 6. OK. Wygląda na to, że mój program jest już prawie skończony. Jak widać, pod względem programistycznym nie jest to specjalnie skomplikowane. Jeden ekran i koniec. No, gorzej, jeżeli trzeba właśnie wymyślić tę zasadę i stablicować te końcówki. Teraz tak, w zadaniu było podane, że mamy ileś tam, no maksymalnie 10, ale w zasadzie nasz program może być na tyle uniwersalny, że może być 100, 1000, no odpowiednio dużo tych różnych przypadków. Dlatego jeszcze, zanim wczytamy podstawę i wykładnik, wczytamy sobie, ile przypadków i teraz oczywiście pętla for. Codeblocks się wywalił. No, Codeblocks ma taki duży talent do wywalania się niestety. Zobaczymy, co się zachowało z mojego projektu. Wygląda na to, że już z Codebloxem sobie nie pogadam, że będę musiał zresetować komputer i wrócić do tematu za chwilę. Dobrze, jestem z powrotem. No niestety Codeblocks jest oprogramowaniem open source i zdarza mu się często wywalać. Czy umiesz potęgować? Mamy tutaj od 1 do 10 przypadków do przeanalizowania. Jak powiedziałem, nieważne, czy jest ich 10, 100, no póki zmieści się to w zakresie zmiennej int, będzie wszystko w porządku. Także zrobimy sobie przed wczytaniem podstawy i wykładnika int ile przypadków sin ile przypadków,
for int i równe 0 i mniejsze od ile przypadków i plus plus. Tak jest, pętelka. OK. I mam rozważanie iluś tam przypadków. Sprawdźmy, czy... No nie sprawdzimy, czy to działa. Jak widać, CodeBlocks nie lubi się z nami. Pytanie, czy zmienna typu int na podstawę i wykładnik będzie mieściła odpowiednio duże dane, żeby była i podstawa, i wykładnik o wartości do miliarda. Jak duża jest ta zmienna int, zależy od implementacji języka C++, od implementacji kompilatora. Dlatego w tym przypadku dla bezpieczeństwa, ponieważ zależy mi na dużych liczbach, zmienię to na największą wartość, czyli unsigned long int. Jest to typ long int, w dodatku bez znaku, czyli cała wartość bitowa jest wykorzystywana na liczby dodatnie. I to nam wystarcza, ponieważ w zadaniu jest od 1 do miliarda. W ten sposób wiem, że na pewno mi się to zmieści, bez sprawdzania, ile w tym momencie mieści się w danym kompilatorze, w danym typie zmiennej. No i teraz już wszystko powinno być w porządku. Czyli Ctrl A, Ctrl C i kopiujemy to do spoja, żeby sprawdzić, co powie nam spoj o tym. Wybieram standard C++ 14, chociaż nie wykorzystuję żadnych własności tego standardu, ale czemu nie? I właśnie, mam się zalogować, żeby wysłać swoje rozwiązanie, czyli najpierw zaloguję się jeszcze do spoja. I zgłaszam. OK, zaakceptowano. Jak widać, moje zadanie zostało zaakceptowane. No i w ten sposób, z kilkoma przebojami w temacie wywalającego się CodeBlocksa doszedłem do końca tego odcinka. Bardzo dziękuję za uwagę.